dzisiejszym odcinku omówimy zasady, jak przygotować auta do startu w Polskiej Lidze Wraków, kategoria ST, kategoria Proto. Zaczniemy od kategorii ST. ST, czyli auto mamy standardowe, nieprzerobione. Do wyścigu wyjmujemy przednie reflektory, żeby nie było szkieł na torze. Oznaczamy sprayem jakimś żarówiastym hak. Tutaj akurat mamy w tym miejscu, to robimy strzałkę, że to jest tutaj hak do samochodu. Na samochodzie możemy założyć opony dowolne. Mogą być to jodły, mogą być to opony szutrowe. Tak jak na przykład tutaj szutrowe widać na aucie do kategorii Proto. Ale wracając do ST, to tak, opony szutrowe, opony jodełki. Możemy sobie dowolnie modyfikować zawieszenie, możemy je podnosić. Możemy również do klasy ST podnieść chłodnicę i wstawić ją gdzieś w obrębie komory silnika. Czyli tak, maskę możemy zdjąć, możemy ją, chłodnicę możemy podnieść na jakimś lekkim stelażu, podnieść i postawić z boku. Tutaj w kategorii ST nie może być wzmocnień żadnych, czyli wzmocnień żadnych nie używamy. Belki, które zostają oryginalne. Ewentualnie może być z tyłu stelaż od haka, ale hak, kula cała musi być odcięta. Ważnym elementem jest jeszcze numer startowy na dachu, ale to możemy akurat bardzo łatwo zrobić, jeśli ktoś nie ma dostępu zbytnio, nie wiem, do jakiegoś plastiku, żeby plastikowy ten numer zrobić, czy jakąś blachę, to możemy dosłownie na starej bańce po paliwie, po wodzie możemy napisać sobie numer na dachu, na przykład 13 i tutaj dajemy sobie na dach. Przykręcamy ją do dachu i już te auto mamy odpowiednio oznaczone. W samochodach kategorii ST muszą być sprawne pasy bezpieczeństwa, wiadomo, kaski, nie może być żadnych elementów tających w środku, czyli jakieś gaśnice, klucze, coś takiego, że w razie dachowania, żebyśmy nie dostali tym elementem niebezpiecznym na przykład. Jeśli chodzi o kategorię Proto, to tutaj akurat mamy auto przed sobą przygotowane do kategorii Proto. Tutaj też zwracamy uwagę, żeby wzmocnienia, żeby nie miały ostrych krawędzi, czyli tutaj jakoś je zaokrąglamy. Tutaj mamy akurat chłodnicę wyniesioną wyżej, to też jak najbardziej jest pomocne. W środku w aucie muszą być tak, pas bezpieczeństwa sprawne, muszą być też tapicerki na drzwiach kierowcy i pilota, czyli żeby tutaj nie zostały nam gołe blachy i tak samo od strony pilota, że w razie jakiegoś uderzenia, w razie czego, żeby nie uszkodzić sobie ręki. Wiadomo, numer na dachu. Tutaj akurat mamy numer startowy przykręcony na blaszę i napisany. Dlaczego numery startowe na dachach? Dlatego, że sędziowie wtedy, jeśli obliczają okrążenia zawodnikom, to mają lepszą widoczność i łatwiej te auta zidentyfikują. W biurze zawodów dajemy też numery startowe, naklejki, które można sobie nakleić na bok samochodu, czy na szybę, czy na błotnik, ale też w trakcie wyścigu to może się oderwać. Dlatego jednak ważny jest ten numer na dachu startowy. Kolejnym elementem, który powinien być w aucie, to jest oznaczony i przymocowany hak, czyli hak, o który mogą techniczni podjechać i wyciągnąć auto. Chodzi o to, żeby ten hak nie miał ostrych krawędzi, żeby nie przecinał nam pasów, którymi wyciągamy. I tutaj też ten hak dobrze jest oznaczyć na przykład strzałką i żarówiastym sprayem, żeby on był widoczny. Jeśli chodzi o zasady panujące na Polskiej Lidze Wraków, to tak, mamy auta, które jeżdżą w kategorii ST i w kategorii Proto, które omówiliśmy już wcześniej. Przebieg zawodów na Polskiej Lidze Wraków wygląda w ten sposób. Najpierw mamy czasówkę, czyli najpierw startuje czasówka, potem po czasówce mamy odprawę, briefing, na którym omawiamy wszystko, co i jak będzie w danym dniu. Po briefingu mamy wyścig kobiet. Startują kobiety, które chcą akurat w tym wyścigu wystartować.
Ten wyścig trwa około 5 minut. Potem mamy tury ST. Po turach ST mamy tury Proto. I te wyścigi mają około 7 minut. Po wyścigach ST i Proto, po turach mamy dzikie karty. W dzikich kartach startują samochody około 5 minut. To jest wyścig, którym auta, które się nie zakwalifikowały do finału w turze pierwszej, drugiej czy tam trzeciej, zależy jak ilu zawodników jest, zależnie jak zawody są podzielone, ile tur, to tu jest jeszcze taki wyścig właśnie ostatniej szansy, żeby się dostać do finału. Po finałach ST i Proto mamy jeszcze dwa wyścigi, wyścigi śmierci, wyścig śmierci ST i tak samo Proto. Ogólne zasady panujące na torze to jest tak, auta, które się zakopały albo się uszkodziły, które nie dają rady jechać dalej, a nie przeszkadzają nam w kontynuacji wyścigu, czyli nie zatrzymują nam toru, że jest nieprzejezdny, nie są wyciągane z toru, czekają aż do sytuacji albo zakończenia wyścigu, albo z jakiegoś innego powodu czerwonej flagi. Z aut, które stanęły na torze z jakiejś przyczyny, nie wychodzimy, chociaż jeśli uważamy, że stoimy w miejscu niebezpiecznym, to dajmy znak sędziemu, który jest najbliżej flagowemu, że po prostu chcemy opuścić tor. To wtedy sędzia wystawi czerwoną flagę, zatrzyma tor, wtedy będzie można bezpiecznie opuścić auto. Jest jeszcze taka możliwość, że jeśli w przypadku na przykład zaistniałego pożaru w aucie, wtedy postarajmy się uciec do zewnętrznej linii toru i wtedy auta możemy wysiąść, tylko też zwracajmy uwagę na swoje bezpieczeństwo, czy ktoś akurat z zakrętu nie wyjedzie, jakiś zawodnik, żeby też nie wpaść pod auto. Znaczenie flag. Flagowi mają dwie flagi. Mają żółtą flagę i czerwoną. Żółta flaga oznacza nam podniesiona, że jest jakieś niebezpieczeństwo, że może stać jakieś auto unieruchomione na torze i wtedy trzeba po prostu zachować ostrożność. A na przykład czerwona flaga to już jest kategoryczne zatrzymanie auta. Zawodnik, który przejechał przez czerwoną flagę, dostaje dyskwalifikację z wyścigu, w którym uczestniczył. Czyli jeśli dostał tą dyskwalifikację w którejś z tur, to ma jeszcze możliwość jechania w dzikiej karcie. Jeśli w dzikiej karcie przejdzie do finału, to ma też finał. Jeśli dostanie dyskwalifikację w finale, no to niestety, ale żegna się z zawodami. Zostaje mu jeszcze tylko wyścig, ewentualnie wyścig śmierci, który jest po finałach. Wyścig kobiet, wyścigi Tour, ST i Proto, dzikich kart i finałów są wyścigami po to, żeby się ścigać, a nie uderzać, czyli zasadniczo się ścigamy. Jeśli oczywiście zdarzy nam się jakaś obcierka czy uderzenie kogoś bokami lekko czy coś takiego, to nie ma problemu, ale jeśli zawodnicy będą, którzy będą specjalnie uderzać albo będziemy widzieć, że zawodnik specjalnie czeka na drugiego zawodnika, żeby w trakcie dublowania, żeby go wyprzedzał i w niego będzie uderzał, żeby go wyeliminować, to będziemy takich zawodników karać usunięciem z toru lub odejmowaniem kółek, zależy jak sędziowie będą stwierdzać, zależy jak mocno będzie uderzenie. Ostatnie dwa wyścigi, czyli wyścig śmierci ST i Proto, to są wyścigi, w których już można się uderzać, a nawet trzeba, bo tutaj już w tym wyścigu chodzi o to, żeby ostatnie auto, które daje radę jechać po torze, żeby wygrało, czyli aktywność, jak najbardziej uderzanie jest wskazane. Ogólnie w całych zawodach jest zakaz uderzania w drzwi kierowcy i w drzwi pilota, ze względu na to, że bawimy się bezpiecznie, myślmy o sobie, myślmy o innych zawodnikach. Tutaj akurat to są takie najbardziej newralgiczne punkty, w których zawodnik jest tuż za drzwiami, tuż za tym kawałkiem cienkiej blachy. I tutaj jednak trzeba na to uważać. Przed każdym startem wszyscy zawodnicy i piloci są badani alkomatem. W naszym alkomacie muszą być wszystkie 3 zera, dopiero wtedy dopuszczamy do wyścigu. W autach ST i zarówno Proto konieczny jest sprawny układ hamulcowy, sprawne pasy bezpieczeństwa u kierowcy i u pilota, sprawne światło stop z tyłu. Jeśli nie mamy lamp, to po prostu dołóżmy kawałek lampy czerwonej, żeby po prostu auto, które się z nami ściga, że jeśli widzi, że hamujemy, to ma czas na reakcję i ominięcie albo nieuderzenie impetem w nasze auto. Mam nadzieję, że wszystkie zasady omówione w tym materiale są jasne.
więc zapraszam serdecznie na Sądy Polskiej Ligi Wraków. O terminach i miejscach można się dowiedzieć z fanpage'a na Facebooku Polskiej Ligi Wraków Wrak Race, też ze strony internetowej plw.com.pl. Zapraszam również do subskrypcji i oglądania mojego kanału na YouTubie, na którym będzie więcej materiałów odnośnie wyścigów wraków i innej motoryzacji.